Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem y, z takiego tematu uzupełniającego w statystyce opisowej, a dokładniej w analizie dynamiki jak coś takiego, jak y, prognozowanie na podstawie średniego tempa zmian. Generalnie chodzi o, o coś takiego że jeżeli w naszym zadaniu byliśmy w stanie ustalić, że w jakimś analizowanym wcześniejszym okresie e, nasze zjawisko rośnie np. z okresu na okres, z roku na rok, e, przykładowo o 2% i analizujemy e, np. okres 8 lat, Yy, na przykład 2010-2017, a ta ósma, ostatnia wartość wynosiła na przykład 5 milionów złotych zysku. I mamy stwierdzić, jaka może być przewidywana wartość tej badanej cechy statystycznej, ale w 2020 roku, to musimy zadać sobie pytanie, no to ile będzie wynosiła tak z punktu widzenia statystyki i matematyki 11 obserwacja. Dlaczego 11? Bo jeżeli analizujemy sobie 8 lat, a nas interesuje wartość 3 lata później po zakończeniu naszego Badania, byłaby to dla nas jedenasta obserwacja, i wówczas możemy skorzystać z takiego założenia, że nasze średnie tempo zmian utrzyma się w kolejnych okresach. Nie tylko tyle, że ono będzie trwało tylko w tym okresie 8 lat, ale my je przełożymy. Co by było, gdyby, co będzie raczej, co moglibyśmy zakładać w 2020 roku co do wartości naszej badanej cechy, gdyby to średnie tempo nie przełożyło się tylko na 8 badanych lat, ale na kolejne obserwacje w Przyszłość. Wtedy jest taki prosty wzór, że wystarczy, ta kolejna obserwacja stanowi obserwację na przykład ostatnią przemnożoną razy tempo wzrostu Kilkukrotnie przemnożone, czyli można powiedzieć, że to jest po prostu ta wartość ostatnia razy 1 plus to średnie tempo podniesione do potęgi kilkukrotnej. To znaczy 5 milionów jest przemnożone razy 1,02, będę mieć wartość na rok 9. Jeżeli to przemnożę razy 1,02, to będę miała wartość na obserwację 10 i jeszcze wynik ten. Dopiero co otrzymany, przemnożę razy 1,02 jako to średnie tempo roczne zwiększone o 1, będę miała wartość 11. Generalnie, żeby nie liczyć ileś razy, my po prostu ostatnią na przykład wartość mnożymy razy 1 plus to średnie tempo podniesione. Kilkukrotnie, odpowiednio kilkukrotnie e, do potęgi. No i jak widać, 8 plus 3 musi nam dawać numer obserwacji. To akurat 11. Czyli e, po podstawieniu odpowiednich liczb możemy zapisać. Yy, odpowiednią interpretację. Czyli przy założeniu, to jest bardzo ważne, że utrzyma się dotychczasowe tempo wzrostu, czyli ciągle w przyszłości będziemy mieć średnie tempo dwuprocentowe, można przewidywać zyski, bo ja tutaj założyłam, że mówimy o zyskach, w 2020 roku na poziomie 5,5%. 3,06 e, miliona zł. Oczywiście jest to wiadomo, założenie czysto teoretyczne, że to średnie tempo wzrostu by się utrzymało, ale mm, musimy znać ileś metod prób takiego przewidzenia wartości w przyszłości. Jedną z nich jest właśnie określenie prognozy na podstawie dotychczasowego średniego tempa zmian. Ja kończę omawianie tego zadania. Jeżeli potrzebujecie się ze mną kontaktować, możecie pisać na zadania projekty .pl. Gdy będę miała możliwość, na pewno z Wami się skontaktuję. Ja w tym momencie mogę co Wam powiedzieć? No to, że na pewno musicie sobie przejrzeć pozostałe moje filmy, nie tylko z tej analizy dynamiki czy ze statystyki. Tych playlist jest przygotowanych więcej. Zawsze możecie w tym momencie znaleźć coś, co Was będzie w danym momencie interesowało, a może będzie. To bardzo ważne i pomocne. Wszystko jest przygotowane dla Was. Subskrybujcie, komentujcie, zadawajcie pytania pod konkretnymi filmami, gdy będę miała możliwość, dlatego do tych uwag się odniosę. Wszystko jest dla Was, tylko że pamiętajcie że jakby obejrzenie tego pojedynczego filmu nigdy Wam nie gwarantuje zaliczenia przedmiotu, ani nie jest to pewne, że zdacie. Wszystko trzeba ręcznie, samodzielnie, wielokrotnie przeliczyć, żeby mieć pewność, że każdy możliwy przypadek jest przez Was omówiony.